Hi guys, witajcie na moim kanale, nazywam się Lexi. Zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Nie wiem, co to jest za dziwny wstęp, ale anyway. Dzisiaj zabiorę was na kolację do mojej rodziny. Dzisiaj jest Thanksgiving, to jest amerykańskie święto. Nie wiem, czy wiecie, ale ja jestem półamerykanką. I w Stanach obchodzi się takie święto jak Thanksgiving. To jest dzień dziękczynienia, gdzie po prostu to jest historyczne święto. Pilgrims, nie macie po polsku? Pielgrzymi? Nie, na pewno nie pielgrzymi. W każdym razie, w trakcie robienia mój make-up sobie pogadamy, okej? Okay? Czemu myłam twarz? Myłam? Ręce muszę umyć. Oh no! Our table! It's broken! Moja kuzynka Benia od 2 miesięcy gada o tym wieczorze. Ona się tak przygotowuje. Mi jest jej tak nie żal, tylko w sensie chciałabym, żeby naprawdę ten wieczór się udał, bo ona się bardzo stara. Ona i jej rodzina Gonzalesy przygotowują bardzo dużo jedzenia. Głównie na Thanksgiving takie główne danie, najbardziej charakterystyczne to jest indyk, turkey, różne rzeczy. Cornbread jest też bardzo popularny, cornbread. Po polsku to jest chleb kukurydziany, ale to jest taka bardziej babka kukurydziana, nie wiem jak to ten. Pokażę wam to, mam nadzieję, że oni będą to mieli. Ludzie się zbierają z wszystkimi, z rodziną, ze znajomymi i po prostu we're just thankful. Jest się wdzięcznym za wszystko, co się ma, za te najmniejsze rzeczy przede wszystkim, bo my często zapominamy, jak my mamy dobrze w życiu, że mamy co jeść, gdzie spać, że mamy rodzinę, znajomych, pracę i czasami zatracamy się troszeczkę w życiu i zapominamy doceniać te małe rzeczy. I to święto jest bardzo fajne, bo jest taki dzień w roku, gdzie ty po prostu siadasz i jesteś wdzięczna za te wszystkie małe rzeczy, za wszystkie rzeczy, a o tych małych też dzisiaj w szczególności pamiętam. Więc cieszę się, że będę mogła wam trochę pokazać amerykańskiej kultury. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Ja też będę się wstydzić, ale tam nagrywać, bo wiecie, to jest święto takie rodzinne i tam się siedzi i w ogóle, a ja nie powinnam z aparatem tam latać. I boję się, że ktoś mi powie, Lexi, mogłabyś odłożyć aparat, to jest teraz rodzina, czas na rodzinę. I mi będzie strasznie głupio, więc ja będę tam coś nagrywać, ale kurde, no może być przypał. Będzie też Marcin też przyjeżdża, bo Marcin ostatnio bardzo trzyma się właśnie z moją ciocią i z moją kuzynką. Kilka faktów o Thanksgiving. Thanksgiving obchodzi się raz w roku. Ostatni czwartek, miesiąc przed grudniem, to jest listopad, grudzień. Ostatni czwartek grudnia obchodzi się Thanksgiving i to święto ciągnie się z bardzo dawna, okej? Okay? Jak w Stanach, kurde, nie chcę się pomylić, bo to jest historyczne i tutaj nie mogę się powiedzieć, ale tak, w mojej głowie to wygląda tak. Byli sobie Native Americans, nie wiem, jak to się mówi po polsku, wiecie, Indianie, rdzenna ludność Stanów, rdzenna ludność Ameryki Północnej. I oni sobie żyli i właśnie przyjechali biali ludzie, pilgrims, i ci Indianie im tam pomagali, a między innymi ogarnąć pola, jak z polowaniem zwierząt, hodowanie tych zwierząt, zasiewanie różnych, jak się nazywa, warzyw, owoców, tego wszystkiego. Pomogli po prostu im się osiedlić. I w ramach podziękowania to właśnie pilgrims organizowali takie jakby kolacje, takie spotkania i właśnie tam było pełno jedzenia i oni właśnie oddawali tą wdzięczność za to, że ci rdzenni Amerykanie im tam pomagali. To mi się bardzo kojarzy ze szkołą, zawsze w szkole, w amerykańskich szkołach to się tak fajnie obchodzi. Główny motyw przewodni, no to jest ten indyk. Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę w ogóle udzieli. I moja kuzynka, ona jest taka słodka, ona wszystkim rozsłała zaproszenia i jest wymagany ubiór formalny, tak to się mówi? Taki wiecie, fancy, ogarniający życie. Taki wiecie, niecodzienny, tylko galowy trochę, coś takiego. Na razie ja mam ubrany zwykły czarny ten. Kolacja jest na 17, a jest 16, więc mam mało czasu. Jak zwykle, but you already know that. Wy ze mną spędziliście ostatnie 70 dni mojego życia. Chyba 70. That's fun. Dobra, what are we doing? Teraz brwi. Nie, może zrobimy, wykonturujemy trochę twarz. Ja bym chciała z wami o czymś pogadać, okej? Okay? Ja wiem, nie, znaczy, jak to powiedzieć? Coś ważnego wczoraj się stało, wczoraj wieczorem. Nie mogę jeszcze o tym mówić, ja wiem, to brzmi jak każdy typowy influencer, ale serio nie mogę o tym mówić, ale wy się dowiecie. Dosyć niedługo i wiąże się to też z jedną negatywną rzeczą. Nie wiem, czy ktokolwiek wie, o czym ja mówię.
Dobra, Lexi, rób ten makijaż. Ja naprawdę czuję, że ostatnio przeszłam taki glow down. Naprawdę. I mean, that's okay. Glow downs are okay. Wręcz glow downs czasami są potrzebne, bo gdyby nie glow down... Excuse me, Diego! Gdyby nie glow downs, to byśmy nie doceniali glow ups. I czasami you have to go a little bit down to go a little more up. I jak ja bym cały czas była, you know, super hot and stuff, to... Ja bym się już z tego sama nawet nie cieszyła, więc this glow down, dobrze go wykorzystamy, okej? Okay? Potem jak znowu będę się czuła hot as fuck, to będę go, you know, doceniać częściej. Ej, czy ja tylko mogę powiedzieć? Ja wiem, że to jest środek odcinka i czy może nie ma dużo osób teraz, ale bardzo, bardzo doceniam te osoby, które oglądają te vlogi. Naprawdę. Wy, ten typ obserwatora, który siedzi i ogląda te vlogi, you're the strong ones, you're the real ones, thank you. A następnie zrobimy róż i ostatnio dostałam od Fenty Beauty, od Sephory i on jest taki kremowy. Ej, róż jest bardzo ważny w makijażu, on ci dodaje, wyglądasz alive. Jakbyś, wiecie, żyła, oddychała i w ogóle. Ej, zawsze jak robię róż, korci mi, żeby dać na środek nosa. W sensie, wiecie, ten opalony look. Tylko, że ja idę teraz formalnie ubrana i powinnam, wiecie, dojrzale wyglądać, a nie jak haha, tiktokowa dziewczynka. Dobra, udało mi się uniknąć, nie zrobiłam na nos. Aha, ja dzisiaj nic nie jadłam, nic, jestem tak głodna, strasznie głodna. Byłam dzisiaj rano na treningu i wróciłam z treningu i poszłam do sklepu kupić sobie bułki, taki twarożek. O, mam ochotę to teraz jeść. I wróciłam z treningu i nie zdążyłam zrobić tych kanapek. Nie wytrzymałam, jestem tak głodna, że mi ręce drżą. Jem tą kanapkę. I to jest najlepsza kanapka, jaką ja jadłam przez ostatnie 2 miesiące. Ręka mi się trzęsie. Jestem już ubrana, ja założyłam po prostu spodnie, to są z Shein. To jest z Bershki zwykły top. I marynarka z Bershki, którą miałam na Fame Ma. O kurde, kocie, jak ja bym tak poszła. Look at me. Wow, 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 ej, słuchajcie, ja właśnie wychodzę i czemu mi się wydaje, że ja wyglądam jak menadżerka Zary? Dosłownie wyglądam jak menadżerka Zary. O kurde. Wow, patrzcie jaki indyk ogromny. Patrzcie to, patrzcie to. Pumpkin pie. Patrzcie, Benga, to jest taka future wifey. Ona umie tyle rzeczy gotować. Ja zazdroszczę jej przyszłemu mężowi, naprawdę. I'm super thankful. So I can go on for 30 minutes, but I'm thankful that everyone here is healthy. I mean that. Yes. Because there's a lot of people we know that died and had some issues. Yes. I'm thankful to meet new friends and thank you for inviting me. It's great to meet everyone here. I'm thankful for being with Justina and having our children. And I'm thankful for getting through this shitty corona time and surviving it financially. And I'm thankful for this dinner. America. Amen. Who else wants to thank? It's so not Polish to me to do this part. No, it's Thanksgiving. You have to be thankful for what? What's the Polish school? What's the Polish school? What's the Polish school? What's the Polish school? No więc ja jestem wdzięczny za to, że mogę tutaj dzisiaj z wami być i w ogóle za to was poznałem. And I'm thankful for, the support you guys have given me. I was going to say support. No, it's not a compliment. I'm not saying anything. I'm not saying anything. She took my thing. I'm also thankful. This is sorry, a whole lot of women. I'm thankful that we had, we're all healthy. We had a good year. We're in Warsaw with family. And that hopefully I passed my exam. And yes, stuffing him. Credit. Thankful for everyone here. I'm thankful for the fact that we're all healthy, we can be together, that we're all supportive of each other, and I'm thankful for
for making this turkey. I didn't make the turkey. Oh, shit. Yeah. No, okay, tu jest turkey, tu jest, jak to się nazywa? Stuffing. To jest tradycyjne też na Thanksgiving. Tu jest macaroni and cheese, tu jest kukurydza, tu są Brussels sprouts, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia co to jest, nie wiem skąd ja w ogóle znam tą nazwę. To jest pumpkin pie, to jest apple crumble, tak jabłkowe, to też jest jabłkowe. To jest cranberry, czyli jam. Oh my gosh, wy będziecie żurawinę jeść z mięsem? I z sosem, no. Nie można jam z mięsem mieszać. Tu jest lemon cake. Lemon cake? Kto to zrobił? Lemon cake chyba. I red velvet cupcakes. To są red velvet, to jest to, co ja po całym Dubaju wszędzie szukałam. Nigdzie nie było. Tak jak amerykański red velvet. A Benia przywiozła... Nie, mój tata. Znaczy, Gici tata przywiózł, jak to się nazywa, z pudełka takie, wiecie, do robienia ciasta. I one smakują, nic tak dobrze nie smakuje jak te babeczki. Okej, tak wygląda mój talerz. Mashed potatoes, czyli to jest puré z sosem. To jest indyk, jak to się nazywa, macaroni and cheese, kukurydza, fasolka. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. I potem czekam na ten red velvet cupcakes. Okej, teraz siedzimy sobie. Ja nagrywam z ukrycia trochę. Siedzimy i oglądamy koncert Adele, jakiś wywiad z nią. Moja ciocia tam sprząta, starzy siedzą przy stole, dzieciaki przy ten, w telefonach, cyganki. Babies się bawią. It's like a chill wieczór.